Ten sam wątek związany z wielkim kataklizmem występuje także w mitologii chińskiej, a dokładnie w micie o wielkim kataklizmie, który ma też wiele podobieństw do walki Zeusa z Atlasem i jego chęci unicestwienia świata poprzez zniszczenie czterech filarów niebios. Niegdyś Gongong walczył z Zhuangzu o władzę i ze złości uderzył rogiem w górę, zwaną odtąd Górą Niepełną. Złamała się podpora niebios i zerwały się wiązania ziemi. Inna wersja głosi, dlatego niegdyś Nugua zbierała różnokolorowe kamienie, by naprawić tę niedoskonałość i odłamała łapy olbrzymiego żółwia, by je ustawić jako cztery bieguny wspierające firmament niebieski. Potem, gdy Gongong walczył z Zhuangzu o cesarstwo, rozgniewany zderzył się z górą Bunzu, pokruszył filary podtrzymujące niebiosa i pozrywał wiązania ziemi. Niebiosa, jak już wielokrotnie podkreślałem, dawniej oznaczały skorupę ziemską, a nie pustą przestrzeń nad nią, co też i w takim właśnie znaczeniu znajduje się także ich w Biblii. Symbol ziemi aktualny do dziś przedstawia właśnie okrągłą skorupę ziemską, w środku której znajdują się jej cztery podpory. Podpory niebios. Nugua to odpowiedniczka mezopotamskiej Nidaby z wodnej rasy Nun, która była żoną Haja i matką Sud, przezwaną później Ninlil. Jak widać, jedno i to samo katastrofalne dla ludzkości wydarzenie na różny sposób zostało zachowane w różnych częściach świata. W roku 430 przed naszą erą, wedle oficjalnego datowania, miała miejsce tak zwana dżuma ateńska, czyli wedle dawnego nazewnictwa wystąpił nagle mor, mający dosłownie mordować całe życie bez wyjątku, czy to ludzie, czy zwierzęta, czy też nawet rośliny. Oraz już mniej więcej w okresie, w którym datowano pojawienie się moru ateńskiego, przezwanego dopiero względnie niedawno dżumą ateńską, głosił o występowaniu wówczas częstych i silnych trzęsień ziemi, a wręcz o ciągłych wstrząsach i zagładzie licznych dzielnic, a nawet całych miast. Z kolei pojawienie się śmiertelnej zarazy dziesiątkującej ludzkość ukazał on też w czasach Dariusza Wielkiego, który wedle oficjalnej chronologii był królem zaledwie 7 lat po Cyrusie Wielkim. Cytuję. Następnie król Kartagińczyków Himilkon, który toczył wojnę na terenie Sycylii, stracił niespodziewanie swoje wojsko wskutek zabójczej epidemii. Żołnierze jeden po drugim wpadli w sidła zarazy, a ludność padała całymi gromadami. Śmierć uderzyła tak szybko i raptownie, że nie było możliwości pogrzebania ciał. Te wydarzenia miały miejsce w czasach Dariusza. Jak widać, u Orozjusza Himilton występuje w roli króla Kartagińczyków, ale u Pliniusza Starszego z I wieku ukazany został jako morski podróżnik mający pomiędzy rokiem 510 a 480 przed naszą erą, czyli właśnie w czasach Dariusza Wielkiego, dotrzeć do północno-zachodnich wybrzeży Europy. W istocie jedno nie musi wykluczać drugiego, zwłaszcza że rzymski kronikarz Marcus Junianus Justinius w czasach Dariusza wymieniał dwóch braci będących synami zabitego w boju wodza, z których jeden z nich nazywać się miał Hamilkar. Tenże z kolei spłodził trzech synów, z których jednemu było na imię Hamilko, a on mógł być tą samą postacią co Himilton Orozjusza, bowiem miał odnieść sukcesy w bitwach na lądzie jak i na morzu, dzięki czemu zająć miał wiele miast. Ale w pewnym momencie stracił on nagle swą armię za sprawą zarazy, w taki sam sposób, w jaki opisał to też właśnie Orozjusz. Co ciekawe, następny długi fragment tekstu opisującego pewne detale, tak u Orozjusza, jak i u Justyniusa, jest niemal słowo w słowo identyczny. To oznacza, że obaj musieli go skopiować z tego samego źródła, zwłaszcza, że jest on całkowicie pobocznym wątkiem. Prawdopodobnie było nim dzieło Pompejusza Trogusa, gdyż praca Justyniusa, zatytułowana Zarys dziejów powszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogusa, miała być kopią najważniejszych fragmentów wcześniejszego dziejopisarza. Już tylko po powierzchniowym zapoznaniu się z nim od razu zauważyłem, że z początku jakbym czytał kopię Herodota. I tu nie mam na myśli zgodności przekazu, ale o pokrywaniu się niemal całych zdań słowo w słowo w treści dotyczącej akurat całkowicie nieistotnych detali. Wówczas przychodziły mi zaraz na myśl słowa zawarte w chińskim dziele ukrytym w jednym z grobów, a podpisanym imieniem bądź też określeniem Sima Qian, a mianowicie, że prawdziwa historia została zakazana przez pierwszego cesarza i napisana od nowa, paląc przy tym wszystkie wcześniejsze źródła. Każdy zaś, kto chciałby się powoływać na prawdziwą starożytność, mógł zostać zgładzony z całym rodem aż do trzeciego pokrewieństwa. Jak widać, nader wiele spraw związanych jest akurat z okresem Cyrusa, Kambizesa i Dariusza. Także i początek współczesnych osiągnięć w dziedzinie matematyki ma swój początek właśnie w tym samym okresie. Zatem czy dlatego, że był to okres występujący krótko po tzw. wojnie bogów?
Czy właśnie z tego powodu starożytne źródła jednoznacznie wskazują na to, że czarnogłowi Achaje i Hajmeni, zwani dziś mianem Achemenidów lub Persów, mających wywodzić się od Achemenesa, uznawanego przez starożytnych Achajów zwanych dziś Grekami za syna mitycznego Perseusza, swą wiedzę czerpać mieli od Chaldejczyków, mających być nacją czy też rasą należącą do przedpotopowych bogów, których nazwa wywodziła się od słowa Chaldi, oznaczającego niebo. Przy czym od razu zaznaczam, że niebem nazywano wówczas zewnętrzną część skorupy ziemskiej, a nie próżnię, czyli pustkę nad nią, którą określano mianem Eteru, gdyż na całym ówczesnym świecie istniała wiedza głosząca o istnieniu dwóch światów, zewnętrznego i wewnętrznego, nazywanych też światami górnym i dolnym. W języku mezopotamskim był to podział na An i Ki, a w języku tych Achajów odpowiednikiem tego był Uranos i Gaja. Tak na marginesie, jeśli ktoś jeszcze nie wie, to informuję, że w Iliadzie Homera próżno szukać określenia Grek, ponieważ znajduje się tam właśnie nazwa Achaj. Warto więc zauważyć, że achajskie określenie Gaja w języku mezopotamskim miało też konkretne znaczenie, którego ślady możemy bez problemu zidentyfikować także w przekazie biblijnym, co oczywiście nie jest zapewne przypadkowe i co też bardziej szczegółowo dowiodłem w pierwszym tomie swej książki. Takie spersonifikowane pary dwóch światów, jak już wspomniałem, występowały dosłownie na całym świecie pod różnymi określeniami. Dzięki wydobytym spod zwałów ziemi tabliczkom mezopotamskim mogliśmy poznać mit nazwany przez badaczy mianem małżeństwo Enlila z boginią Sut. Na podstawie oficjalnego tłumaczenia można się dowiedzieć, że niejaki Haja miał być jednym z najważniejszych bogów, gdyż posiadać miał równie wysoką rangę, co Enlil, będący władcą wszystkich lądów obu światów. Biorąc pod uwagę, że Haja był ojcem żyjącej w wodzie Sud, którą Enlil poznał przechadzając się nad kanałem, to jednak w odróżnieniu od Enlila, Haja taki status miał wśród istot wodnych. Przyrównać go więc można wprost do achajskiego Posejdona. Prawdopodobnie to on pierwotnie tytułowany był określeniem Enki, czyli Pan Świata Wewnętrznego, gdyż transliteracja En oznaczała Pan, a Ki Świat Wewnętrzny, zaś jego wizerunek przedstawiany był zawsze w otoczeniu wody lub też ryb. Zatem ponownie nie byłby to przypadek, że imię Haja zawiera w sobie znak określający istoty wodne, a tłumaczony przeważnie jako ryby oraz symbol oznaczający czegoś pięciu, na przykład powierzchni, statków, lokalizacji, zwłaszcza, że na tzw. sumeryjskiej liście królów w okresie przedpotopowym występuje także jedynie pięć lokalizacji. Z kolei biblijny potop miał zatopić właśnie pięć miast, czyli kolejny raz pojawiają się zadziwiające przypadkowe zbieżności. Czy więc to od jego imienia mogłaby się wywodzić nazwa Achaj, która odnosiłaby się do tej samej rasy ludzi, jaka unicestwić miała Troję, czyli świat trzech królestw, Troj, trzy, a nie jakiejś jednej zapyziałej niewielkiej fortyfikacji mającej trzeciorzędne znaczenie dla istot określanych mianem bogów i o którą teoretycznie miała trwać wojna przez wiele lat z udziałem także tych ostatnich? Czy także dlatego przewija się wątek floty, którą Achaje mieli dopłynąć do Troi? I czy również z tego powodu nazwę odnoszącą się do Troj znajdziemy również w południowym rejonie Morza Czerwonego, zaś okres zwany epoką Trzech Królestw znajduje się także i w podaniach chińskich, choć mająca miejsce ponad 1250 lat później? W rezultacie to przesunięcie ciągnie się aż do XIII wieku naszej ery, bowiem w źródłach chińskich w X wieku występuje okres pięciu dynastii i dziesięciu królestw, który z kolei przywodzi na myśl okres pięciu dynastii diadochów Aleksandra Macedońskiego i sąsiadujących z nimi pozostałych królestw. Zaraz, a pamiętacie jeszcze o jaki okres oddalony jest Hammurabi od Cyrusa i datowane są trzy istotne tabliczki? To przypadkowo plus minus jakieś 1200-1250 lat. Co więcej, podobny okres przesunięcia czasowego mamy i w naszych kronikach, gdyż król Krak w kronikach sprzed drugiej połowy XIV wieku występuje w czasach poprzedzających Achajmenidów, czyli przed rokiem 550 przed naszą erą, a później począwszy od Długosza i jego kroniki z drugiej połowy XIV wieku, ale będącą wersją drukowaną nam przez Niemca w XVII wieku, występuje on już w roku 700 naszej ery. Do wątku Kraka jeszcze powrócę, bo to też jest istotny punkt odniesienia. Zostając przy Troi, to powinniśmy być w pełni świadomi tego, że ta całkowicie przekłamana i rozciągnięta chronologia historyczna odbiła się czkawką w samym datowaniu wojny trojańskiej, bowiem do dziś występują olbrzymie niezgodności, które akademiccy badacze wolą przemilczeć i najzwyczajniej zignorować. Oficjalnie przyjmuje się, że miała ona miejsce na przełomie XIII i XII wieku przed naszą erą, czyli niemal dokładnie w tym samym czasie, kiedy wedle tego samego datowania na całym Bliskim Wschodzie oraz Egipcie miało dojść do wielkiego chaosu za sprawą tzw. ludzi morza, o których teoretycznie nikt nic nie wie.
Termin ten spopularyzował francuski badacz z przełomu XIX i XX wieku, ukazując walkę dynastii Ramzesów w Egipcie z obcymi zza morza. Tutaj jednak pojawia się pewien poważny problem, ponieważ to ta dynastia Ramzesów była związana z najeźdźcami zza morza, o czym świadczy wprost kartusz pierwszego z tej linii władcy zwanego Setim I. Głosi on: przepłynąłem wielką wodną pustkę przestrzeń do Seta w krainie Ptah. Tymczasem badacze pokroju Maspero kartusz ten przetłumaczyli następująco: człowiek Seta, umiłowany Ptaha. A to jest wręcz zabawne, żeby nie powiedzieć żałosne. Dlaczego? Bo to trochę groteskowo brzmi, zważywszy, że właśnie Seti I usunął z głównego panteonu bóstw zwanego Eneadą, czyli dziewiątką, m.in. samego Seta, a w jego miejsce wprowadził jego największego wroga Horusa i siebie samego w trzech osobach, pozostawiając jedynie bóstwa związane ze światem wewnętrznym, jak Ozyrysa i Isztar. Dodał jeszcze Amuna, będącego personifikacją wielkiej wody świata zewnętrznego oraz Ptaha, będącego z kolei personifikacją lądu świata zewnętrznego, czyli tych, z którymi teraz obcował, znajdując się w świecie zewnętrznym. Tak więc jak na człowieka Seta, to trochę zaskakujące i co najmniej dziwne, nieprawdaż? Ukazałem to w 2019 roku w materiale zatytułowanym Zaginiona armia Kambizesa II. Co ciekawe, tylko oczywiście przez przypadek transliteracja Seti w języku akadyjskim oznaczałaby wprost z miejsca zatopionego życia. Ale przecież ponownie to tylko przypadek. Tak samo jak to, że za panowania Achamenidów również i w Egipcie urzędowym językiem był właśnie ten sam akadyjski. Warto teraz wrócić jeszcze do imienia Hammurabiego i jego zapisu, bowiem znajdująca się w czerwonej ramce oryginalna forma akadyjska dziwnym trafem zawiera w sobie związek z istotami wodnymi, co z pewnością dla bardzo wąskiego grona akademików nie było pewnie żadną tajemnicą. Tak samo jak zapewne dla równie wąskiego kręgu wyznawców kultów religijnych, zwłaszcza różnych odłamów wiary abrahamowej. Według inskrypcji przypisywanej Hammurabiemu miał on dokonywać podwoju świata z rozkazu Dagana, którego transliteracja imienia znaczy wprost niszczyciel świata zewnętrznego. I ponownie tylko przypadkowo czcili go Semici i równie przypadkowo słowo Dag w języku hebrajskim znaczy ryba, a pełny wyraz Dagan znaczyć miało ziarno. Wówczas postać Dagana można tłumaczyć jako siewca, ale nie roślin, a konkretnych ras ludzkich, jak na przykład Spartan, których określenie w dosłownym tłumaczeniu oznacza ludzie zasiani i do tego samego odnosił się sam mit dotyczący powstania tej konkretnej rasy. Siewca, którym miała być wężowata istota wodna. Także tylko przypadkowo do Dagona nawiązuje imię anglosaskiego Dagoberta, któremu miał doradzać święty Arnulf, przodek Karola Wielkiego posiadający w herbie rybę, a który na jednym z kaplicznych witraży ukazany został, jak trzyma w ręku rybę w taki sposób, jakby do niej mówił lub ona do niego. Jednak ze względu na rozciągniętą historię wraz ze zdublowanymi chronologiami, do obcokrajowców zza morza mamy kilka razy na osi czasu. Tak samo jak kraka oraz związaną z jego rodziną i smokiem lub też w innych przypadkach wężem historią. Udało mi się już ich zidentyfikować w 14 różnych chronologiach, gdzie w zdecydowanej większości jego dynastia trwa mniej więcej od 190 do 200 lat, z czego najwięcej przypadków ma dokładnie 197 lat. A to pokłosie tego, że wcześniej niewątpliwie istniała tylko jedna historia dotycząca całego świata, którą zdublowano wiele razy przez to, że wprowadzono na świecie sztuczny podział na narody i nacje, gdzie każdy siłą rzeczy musiał mieć przez to ten sam początkowy wątek. Stąd też wcale nie dziwi mnie fakt, że i z oficjalnym datowaniem wojny trojańskiej jest dość duży problem, bowiem jej uczestnik Eneasz, syn Anchisesa, który wraz z tymi, co przeżyli upadek Troi, opuścił to miejsce na zbudowanych okrętach i podróżując po morzach dotarł m.in. do Kartaginy, gdzie spotkał się z jej założycielką, królową Elisą, nazywaną przez tubylców Dydoną. I zapewne nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że Kartagina wedle oficjalnego datowania historycznego została założona dopiero niemal 450 lat później. Oficjalne datowanie tejże Elisy zwanej Dydoną i mającej być założycielką fenickiej kolonii zwanej Kartaginą przypada na przełom IX i VIII wieku przed naszą erą. Miała tego dokonać, kiedy zbiegła z Tyru przed swym bratem Pigmalionem po tym, jak zabił on jej męża Aharbasa. Pigmalion uznawany jest za postać historyczną i wedle oficjalnego datowania był władcą Tyru około roku 800 przed naszą erą. Zatem, by jego siostra mogła spotkać uciekiniera spod Troi, to ten musiałby przenieść się w czasie aż o ponad 4 wieki. To taka sama niezgodność jak biblijna rachuba długości niewoli egipskiej Żydów, bo nie ma na nią miejsca nawet na 3 pokolenia.
ale obecnie nikomu to nie przeszkadza, by móc uznawać ją za wiarygodne boskie źródło, choć w istocie napisane ręką człowieka, a w dodatku oszusta. Bo to Żyd Flawiusz był tym, który rzekomo miał odnaleźć pięcioksiąg Mojżesza, czyli trząs współczesnej Tory, Starego Testamentu oraz Koranu, o którym nikt wcześniej nawet nie słyszał. Jednak Flawiusz sam się chyba niestety pogubił w swych przekłamaniach i nie uwzględnił odpowiedniej ilości miejsca na wymyśloną 400-letnią niewolę narodu wybranego. Przepraszam za przejęzyczenie, ale samo tak jakoś. Co ciekawe, Flawiusz wszystkich wcześniejszych autorów nazywał kłamcami, bo ci, kiedy odnosili się już do takiej postaci jak Mojżesz, to uznawali go za syna Józefa, który wyglądem całkowicie miał przypominać swego ojca. Ja zaś z kolei kłamcą nazywam Flawiusza, gdyż matematycznie nie widzę tych 400 lat, bowiem wedle tejże biblijnej rachuby Józef, czyli jeden z synów Jakuba, zmarł w roku 2317 od początku świata, a Żydzi nie mieli do tego czasu znajdować się jeszcze w żadnej niewoli. Tymczasem ojciec Mojżesza, którym wedle Flawiusza był Amram, miał się urodzić w roku 2258, a więc raptem 51 lat po narodzinach Józefa, a 59 lat przed jego śmiercią. Innymi słowy, Amram, mający być ojcem Mojżesza, przeżył już niemal połowę swego życia, kiedy żył jeszcze Józef, a w tym okresie Żydzi mieli być jeszcze wolni. Oczywiście nie bez powodu brak jest informacji, kiedy Amram spłodzić miał Mojżesza. Ale nie tylko on, bowiem dokładnie akurat w tym okresie ta przypadłość dopadła zdecydowaną większość postaci. Księga Wyjścia, rozdział pierwszy, głosi, że, cytuję, było zaś wszystkich potomków Jakuba 70 osób, Józef zaś już był w Egipcie. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. A synowie Izraela rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umacniali się coraz bardziej, tak że cały kraj się nimi napełnił, lecz rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. Zatem zdołano napełnić cały kraj w dwa pokolenia z raptem 70 osób, co musiałoby być niezłym wyczynem. Ale istotniejsze jest to, że całe pokolenie Józefa nie doznało niewoli, bo nowy król, którego obwiniono o niewolę, pojawia się, kiedy pokolenie to w całości wymarło, czyli co najmniej do roku 2331 od początku świata, bo wtedy zmarł Lewi, będący ostatnim z pokolenia Józefa. Uwzględniając jeszcze to, że również 137 lat przeżył młodszy brat Lewiego, Naftali, który był synem Jakuba numer 7, to data ta nam się jeszcze bardziej przesuwa. Ale nie wiemy o ile, bo akurat jego rok narodzin nie został celowo podany. Jeśli nawet założymy optymistycznie, że Amram był jeszcze lepszy od samego Abrahama i spłodził Mojżesza dopiero w ostatnim roku swego 137-letniego życia, a okres niewoli rozpocząłby się rok po śmierci Lewiego, zostałoby miejsca na niewolę trwającą nie więcej jak 143 lata. A należy zaznaczyć, że jest to okres już i tak niewiarygodnie mocno naciągany. Pomijając już nawet to, że wszyscy historycy przed Żydem Flawiuszem postać Mojżesza utożsamiać mieli z synem Józefa, a nie prawnukiem jego brata Lewiego, to problem niezgodności dotyczy także samego opuszczenia Egiptu przez Żydów. Wcześniej historycy głosili, że Żydzi zostali zebrani z całego Egiptu i wyrzuceni na zbity pysk na pustynię po tym, jak zostali oskarżeni o sprowadzenie zarazy, a nie wyprowadzeni z niego przez Boga prowadzącego Mojżesza. Flawiusz kategorycznie się temu sprzeciwiał, ale ślad tego pozostał w samej Biblii, bowiem Księga Liczb po pierwszych czterech rozdziałach, gdzie ukazano w nich tzw. pierwszy spis mężczyzn zdolnych do walki, kolejny rozdział rozpoczyna się od takich oto słów. Przemówił znów Pan do Mojżesza. Rozkaż Izraelitom usunąć z obozu każdego chorego na trąd, cierpiącego na wycieki oraz tego, kto zaciągnął nieczystość przy zwłokach zmarłego. Tak mężczyznę, jak i kobietę macie usunąć poza obóz, aby nie plugawili waszego obozu, gdzie ja mieszkam pośród was. Uczynili tak Izraelici i usunęli ich poza obóz. Izraelici postąpili tu według rozkazu, jaki Pan dał Mojżeszowi. Zatem musiało być coś na rzeczy z tą zarazą. Czyli Flawiusz w swym dziele zatytułowanym Przeciw Apionowi, twierdząc, że to całkowite kłamstwo i fałszywe oskarżenia, starał się jedynie wybielić własną rasę. Dlatego nic się nie zgadza. Ale tak dla akademików, jak i dla ludzi wiary, takie problemy czy też niezgodności w prostej rachubie nie mają wręcz żadnego znaczenia. Tymczasem warto jednak zauważyć, że w przypadku datowania wojny trojańskiej, jak i możliwości występowania w ogóle jakiejkolwiek niewoli egipskiej, mowa jest o podobnym okresie przekłamania wynoszącym około 400 lat. Ale co najciekawsze, nadal kręcimy się mniej więcej wokół tego samego okresu, gdyż od króla Dawida do jego przodka Nachosza, żyjącego w czasach Mojżesza, minąć miały zaledwie 4 pokolenia, czyli mniej więcej 100 lat.
Przypadkowo także większość królów Izraela przypada akurat na czarną dziurę czasową, jaka występuje w okresie pomiędzy rokiem około 1250 przed naszą erą, kiedy to teoretycznie miał mieć miejsce upadek Troi, a rokiem 814 przed naszą erą, kiedy to Kartaginę założyć miała Dydona, siostra Pigmaliona z Tyru, z którego uciekła w siódmym roku jego panowania, rozpoczętego w 831 roku przed naszą erą wedle oficjalnego datowania. Włącznie z ich fikcyjnym Salomonem, którego postać mogła być wzorowana achajskim Salmoneusem, z którym akurat łączono podobne wydarzenie katastroficzne, jakie opisywał Hammurabi. Tego bowiem unicestwić miał swym piorunem Zeus, a przy tym całe miasto wraz z jego wszystkimi mieszkańcami. Była to kara za to, że Salmoneus chciał udawać Boga i w zasadzie dość nieudacznie naśladować miał samego Zeusa. Cały ten okres, kiedy mieli niby istnieć królowie żydowscy, jest całkowitą fikcją, a dobitnie obnaża to historia związana z Troją oraz założeniem Kartaginy. Wedle znanych nam źródeł historycznych, Kartagina założona została albo w roku 814 przed naszą erą, bazując na szczątkowej pracy żyjącego w okresie pomiędzy 350 a 250 rokiem przed naszą erą, a więc w czasach aleksandryjskich greckiego historyka Timajosa z Tauromenium, albo też w roku 824 przed naszą erą, którego źródłem datowania jest jednak późniejszy rzymski historyk Pompejusz Trogus z przełomu I wieku przed i naszej ery, którego dzieło zawarte w 44 księgach nie przetrwało jednak do naszych czasów, a zachowało się jedynie fragmentarycznie w pracy wspomnianego już wcześniej Marka Junianusa Justynusa z III wieku naszej ery i wedle samego autora mające być jedynie zbiorem najciekawszych i najważniejszych faktów. Stąd też praca ta w głównej mierze dotyczy Bliskiego Wschodu i okresu związanego z podbojem Achajmenidów oraz Achaja Aleksandra Wielkiego wraz z okresem Schedy po nim do czasów pierwszego cesarza. Wstępnie oceniam, że w zasadzie nie znajdziemy w nim nic więcej, co możemy znaleźć u Herodota czy Orozjusza, zwłaszcza że we fragmentach, z którymi się zapoznałem, jak już wcześniej wspomniałem, zauważyłem powielanie się wręcz jota w jotę tych samych zdań. Czy tak jest faktycznie, to będziemy mogli się niebawem przekonać, bo czytając je postanowiłem dokonać polskojęzycznego przekładu, który w identycznej formie, jaka występuje w dostępnej wersji elektronicznej w języku łacińskim, angielskim, francuskim, będę chciał udostępnić wszystkim na stronie lalaartu.com. Pierwsze dwie księgi powinny się pojawić w pierwszym półroczu przyszłego roku. Nie mniejszą ciekawostką jest fakt, że wątek odnoszący się do zapewne tych samych pięciu statków, czy też powierzchni, lub też lokalizacji, czego symbol widnieje w zapisie Haja i Achaj, pojawia się także pod koniec V wieku, lecz już naszej ery, bowiem wedle anglosaksońskiej kroniki założyciel pierwszego z królestw Seks z łacińskiego 6 przybyć miał do południowo-zachodniego wybrzeża Brytanii akurat dziwnym trafem na pięciu statkach. Nazwa Wessex, czyli w dosłownym znaczeniu zachodnia szóstka, mogłaby świadczyć o tym, iż pierwotnie mezopotamskie I jako 5, ale w nietypowym układzie mogło dotyczyć nie łodzi, a właśnie stałych lądów. Królestwo Wessex założyć miał Sir Dick wraz ze swym synem Cynericiem w roku 495 naszej ery. Jeśli ktoś sądził, że są to tylko przypadkowe zbieżności, bo mające miejsce jednak w relatywnie odległych od siebie czasach, to z pewnością jest w błędzie. Chyba że potrafi też logicznie wytłumaczyć, jakim cudem ten sam krak występujący w naszych kronikach napisanych po kataklizmie z roku 1348 jest umiejscawiany w roku 700 naszej ery, ale we wszystkich starszych źródłach znajduje się on w czasach poprzedzających Cyrusa II, czyli ponad 1250 lat wcześniej. I ponownie jakoś dziwnym trafem właśnie w tamtym okresie występował w Mezopotamii Kiaksares, który doprowadził do upadku złych Aszurów, Asurów, Asów, czyli rasy wielkich, z których to zrobiono Asyryjczyków. Tymczasem w czasach tegoż legendarnego naszego kraka miał istnieć jeszcze jakiś smok, który został pokonany. Ponownie tylko przez przypadek Kiaksares był akurat królem Medów, czyli władcą tych, którzy posiadali olbrzymią wiedzę łączoną z bogami. To od nich zapewne pochodziły takie określenia jak medyk, czyli osoba posiadająca wiedzę uzdrawiania, czy też posiadająca umysł, rozum, w łacinie mens, mente, mentis. Z kolei imię Cynric składa się częściowo akurat przypadkowo ze słowa, które odnosi się do unicestwionego królestwa Sin, które wedle starożytnych źródeł zostało zajęte przez zło i dosłownie zostało wyrwane ze skorupy ziemskiej, przez co powstać miała wspomniana już dziura, przez którą zatopiony miał zostać świat wewnętrzny, a na niebie pojawić się księżyc zwany tą samą nazwą Sin. Przypuszczalnie dlatego też morskie zatoki zaczęto nazywać mianem Sinus, a pierwsza taka nazwa na najstarszych mapach dotyczyła jedynie akwenu zwanego dziś Zatoką Perską. I ponownie powiemy, że to tylko przypadek związany z nazwą Sin? Tak samo jak przypadkowo pewne nazwy związane z Sin w języku angielskim mają związek akurat z wiarą oraz miejscem spalonym i zatopionym. Niestety nie.
Chyba że też uznano za przypadek zbieżność symboliki powiązanej z obszarem zwanym Sin, a obecnie Chinami, oraz Tartarią, która nazwa, jak już ukazałem w części pierwszej Ciemnogrodu, wywodzi się z języka greckiego i oznacza najmroczniejsze miejsce związane ze światem wewnętrznym. Kolor czerwony miał być ściśle związany z takim właśnie światem i z jego ziemią. Stąd też Hator, będąca personifikacją domu Horusa, zwano też Czerwoną Górą. Przez to, że miało to związek z lokalizacją znajdującą się w świecie wewnętrznym, to badacze uznali, że w Tebach czczono ją jako boginię umarłych, zaś na Półwyspie Synajskim, gdzie znajdowała się jej świątynia przy kopalniach miedzi i turkusu, badacze uznali ją za patronkę tychże podziemnych miejsc. Zniszczenie tego miejsca związanego z Królestwem Sin utrwalono w nazwie miasta Hongkong, bowiem w zapisie tradycyjnym nazwa ta oznacza wprost czerwona dziura. Także tylko przypadkowo chiński Nowy Rok jest zwany wprost wiosennym festiwalem, świętem wiosny i ma ścisły związek z księżycem zwanym na Bliskim Wschodzie Sinem, gdyż przypada na pierwszy dzień, kiedy księżyc zaczyna przechodzić z fazy nów do pełni. Co istotne, ten sam znak, który znaczy wiosna, ma też jeszcze całkowicie inne znaczenie. Sprężyna, czyli akurat takie, które przypadkowo można też łączyć z powstaniem księżyca wedle starożytnych źródeł. Niemniej ważne jest to, że podczas tego święta, w dzień poprzedzający noc noworoczną, jak i w dzień po niej, składane są ofiary przodkom, jakby było to oddawaniem hołdu tym, którzy zginęli w czasie unicestwienia Królestwa Sin, królestwa związanego z Czerwoną Górą. Dlatego też nieodzownym kolorem związanym z tym świętem jest oczywiście wszechobecna czerwień, a jednym z atrybutów ogień i fajerwerki. Święto trwa dokładnie tyle dni, ile czasu potrzebuje księżyc na osiągnięcie pełni. Kończy się ono tak zwanym festiwalem latarni, który ponownie miałby ścisły związek z tym, co miało być związane z unicestwieniem Królestwa Sin, czyli przymusowym życiem w schronach podziemnych przez okres około 150 lat. W schronach, które w Persji nazywano warami i która to nazwa występuje też w wielu miejscowościach Europy oraz Indii. Zapis święta latarni w języku chińskim składa się z trzech znaków: Yuan, Xiao oraz Qie. Dwa ostatnie znaki to noc, ciemność oraz święto, festiwal. Pierwszy z nich raczej nie ma dziś konkretnego znaczenia i występuje tylko jako składnia różnych wyrazów w połączeniu z innymi znakami. Ale dokładnie ten sam znak w połączeniu z innym znakiem występuje w nazwie dynastii Yuan w języku chińskim wymawianej jako Yingchao. Ten drugi znak samodzielnie wymawiany jest jako asa i oznacza rano, dzień oraz w stronę, w kierunku. Znowu więc dziwnym trafem pojawia się odniesienie do światła dziennego i nazwy tych, których akurat niemal wszystkich zgładzono w czasie unicestwienia Królestwa Sin, czyli nordyckich asów, hinduskich asurów czy też mezopotamskich aszurów. Dynastia Yuan nie występowała w starożytności, ale też była związana z kataklizmem, bowiem dotyczyła potomków Chingischana i wedle oficjalnego datowania panowała w latach 1279-1368. Zatem zniknęła w dość krótkim czasie po kataklizmie z roku 1348, po którym przez dłuższy czas światło słoneczne docierało do Ziemi w tak ograniczonej ilości, że dzień był ciemny jak normalnie noc w świetle księżyca. Czyli była to dynastia, która ponownie musiała żyć przy sztucznym świetle po okresie występowania jasności, stąd nazwa pochodząca z okresu, który występował wcześniej. Nie jest także dziwne ani przypadkowe, że święto latarni jest zakończeniem dawnego święta związanego ze zniszczeniem Królestwa Sin i powstaniem Księżyca, po którym wydarzeniu nastał długi okres życia przy sztucznym świetle, a który efekt powtarzał się po roku 1348, lecz wówczas na znacznie mniejszą skalę i też dużo krótszy okres. Jeśli zaś chodzi o symboliczną piątkę, prawdopodobnie odnoszącą się do zatopionych potopem pierwotnych pięciu lokalizacji świata wewnętrznego, to mógł się odnosić do tego symbol niejakiego Gottfrieda z Boulogne, który miał ścisły związek z Burgundczykami, czyli potomkami ludzi przybyłych na tereny Galii z okolic Odry. Ich nazwa, jak i nazwa miasta Gottfrieda, ma z kolei związek z uchodźcami z Wielkiej Bułgarii, których Żydzi chazarscy wycinali w pień, o czym już mówiłem w pierwszej części. Władca ten jako jedyny ukazany został w wieńcu na głowie zamiast korony, a jego strój został przyzdobiony ptasimi piórami i, co ważne, niepawimi. Być może symbolizować to miało potomka z ptaka Bu, z którymi łączono ludzi rasy słowiańskiej. Dla przypomnienia, potomkami ludzi z Wielkiej Bułgarii są wszyscy Słowianie i z tego też powodu okupanci, którzy przybyli z niemieckiego cesarstwa rzymskiego, pierwotnie kraj nad Wisłą nazywali Bulunią. Co do samego Gottfrieda, to ten zdobył, a w zasadzie wyzwolił Jerozolimę z okupacji czarnogłowych i nazwał się wówczas nie królem Jerozolimy, a obrońcą grobu świętego. Dziś grób ten uznaje się za grobowiec Jezusa, choć ten przecież nie został pochowany, gdyż teoretycznie miał zmartwychwstać. Tłumaczy się więc to tak,
że właśnie tam znajdowała się pierwotnie grota, w której złożono jego ciało. Szkopuł w tym, że grobowiec ten znajduje się niemal w samym sercu Starego Miasta, czyli w obrębie murów miejskich Jerozolimy zaznaczonych na tym planie czerwoną linią. Należy sobie zadać pytanie, czy w takim miejscu mógłby się znajdować jakikolwiek cmentarz, a co dopiero mówić o chowaniu przestępcy, bo za takiego przecież uznać miano Jezusa. Ewangelia według świętego Mateusza z Nowego Testamentu w 27 rozdziale tak oto opisuje rzekomy pogrzeb Jezusa. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Tak zamykane groby istnieją do dnia dzisiejszego, ale co ważne, znajdują się one poza murami Starego Miasta. To, że ukrzyżowania winowajców wykonywano poza murami miasta, doskonale był świadom Herz, XVIII-wieczny autor przedstawiający swe wyobrażenie panoramy Jerozolimy z dnia biblijnego ukrzyżowania Jezusa, którą wydrukowano na jednym arkuszu o wymiarach 28x87 cm. Wedle opisu Laora w lewym dolnym rogu ma się znajdować Golgota, a więc miejsce to miało być poza murami miejskimi, gdyż wedle samego opisu zawartego aż na 16 stronach widok ten stworzony został w oparciu o dawne pisma, zwłaszcza Józefa i komentarzy późniejszych pisarzy. Tymczasem wzniesienie pierwszej świątyni w miejscu, gdzie dziś znajduje się Bazylika Grobu Świętego, przypisuje się pierwszemu cesarzowi, tyle że Imperium Wschodniego, którym był Konstantyn Wielki, datowany na IV wiek naszej ery. Pierwotna świątynia miała być 3 razy większa od obecnej, ale nie przetrwała, bo zniszczyć miał ją w pierwszej połowie VII wieku niejaki Chosroes II, zaliczany do dynastii Sasanidów. Niespełna 20 lat później została ponoć odbudowana najważniejsza jej część, zwana Mertyrium, co przypisuje się jerozolimskiemu patriarsze Modestowi. 3 wieki później budowla ta miała zostać doszczętnie zniszczona z rozkazu kalifa fatymickiego Al-Hakima bi Amr Allaha. A 90 lat później dotarł tam już Gottfried, tyle że tytułujący się obrońcą grobu świętego, a nie grobu Jezusa. Tymczasem święty to imię Seta, które w zapisie starogreckim to Swyty. Czy zatem w tym miejscu mógł znajdować się grobowiec jednego z wielkich bogów, którego zestrzelić miała Nidaba? Nie? A czy to normalne, że kołatki do bramy znajdują się ponad głowami ludzi, a do otwarcia i zamknięcia jej zamków nawet człowiek wysokiego wzrostu musi używać drabiny? Warto dodać, że jest to brama mająca pochodzić jeszcze z okresu poprzedzającego ostatni kataklizm. Pewnym ciekawym uzupełnieniem tego, co już w tym temacie szczegółowo przedstawiłem w swojej książce, jest zawartość ratusza w Kolonii. To 9 figur datowanych na XIV wiek. Mają one przedstawiać największych 9 bohaterów. Oczywiście tylko przypadkowo ilość nawiązuje do egipskiej boskiej Eneady. Ma to być od lewej Karol Wielki, król Artur, Gottfried z Bulon, Juliusz Cezar, królewicz Hektor z Troi, Aleksander Wielki, król Izraela i Judy Dawid, Jozue syn Nuna, będący kontynuatorem podbojów Mojżesza oraz Juda Machabeusz, przywódca powstania żydowskiego przeciw dynastii Seleucydów założonej przez jednego z generałów Aleksandra Wielkiego. Tutaj warto zauważyć, że tylko Gottfried z Bulon oraz król Artur, którego 3 korony na tarczy nawiązują do 3 królestw, nie posiadają żadnej brody. Kto już czytał moją książkę, to powinien pamiętać, że córka bizantyjskiego cesarza Aleksego I Komnena opisała wygląd fizyczny jednego z przywódców barbarzyńców biorących udział w wyprawie na Jerozolimę z czasów Gottfrieda z Bulon, który miał być bardzo wysokim blondynem o niebieskich oczach i bardzo białej skórze zabarwionej na twarzy rumieńcami. Jego zarost był idealnie ogolony, mając pozostawiać powierzchnię gładszą niż kreda. Włosy zaś miał przystrzyżone do uszu. Kolejną ciekawostką jest to, że Aleksander Wielki łączony był z symbolem gryfa, czyli mitycznego stwora latającego, których wizerunki znajdują się na odnalezionych artefaktach mezopotamskich, gdzie występowały one w towarzystwie pary spletlecionych 2 węży. A przypominam, że nie kto inny jak właśnie Aleksander sam siebie miał określać mianem dziecka węży. Co do obrońcy grobu świętego, czyli Gottfrieda z Bulon, to jego atrybutem jest pies. Ponownie tylko przypadkowo właśnie pies Anubis był łączony ze świętym, czyli z Setem, w przeciwieństwie do kota związanego z jego rywalem Horusem. Miasto związane z Anubisem w języku greckim nazywano Kinopolis, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza psie miasto, a jego samego miano nazywać szczekaczem. Zatem łączenie Gottfrieda z Setem poprzez tytułowanie się obrońcą grobu świętego oraz jego wizerunek odnoszący się do człowieka rasy słowiańskiej i pochodzeniem związanym z Burgundczykami przybyłymi znad Odry nie jest już jedyną poszlaką.
Symbolika odnosząca się do znaku związanego z piątką po roku 1348 pojawia się w różnych miejscach i często była już używana przez różne rody, choć głównie czarnogłowe, w tym i semickie związane z gwiazdą Dawida oraz symbolem półksiężyca odnoszącym się do zniszczonego królestwa Sin, zajętego wcześniej przez zło. To imię Baldwin, jakie miał przybyły z Francji biskup kruszwicki, ściśle związane było z rodami prześladującymi Słowian. Imię to wywodzi się z połączenia słowa bal, oznaczającego w semickim języku pan, i win, oznaczającego w języku anglosaskim zwycięzca. Baldwin to wprost pan zwycięzca. Takie samo imię miał ten, który po śmierci Gottfrieda przejął władzę nad Jerozolimą i nazwał się pierwszym jej królem. Mitologia mezopotamska głosi o stworzeniu pięciu miast, siedzib w świecie wewnętrznym przez pana świata wewnętrznego, czyli przez Enkiego. Teoretycznie wedle sumeryjskiej listy królów pięć przedpotopowych boskich miast zostało zniszczonych jeszcze przed potopem lub w czasie jego trwania. Przypuszczalnie do tego samego mógł się odnosić mit związany z początkiem anglosaskiego królestwa w Brytanii i przybyciem tam akurat na pięciu statkach, co mogło być przekręceniem odnoszącym się do pięciu unicestwionych lokalizacji. Biblijne zniszczenie kananejskich miast Sodomy i Gomory leżących w dolinie Sidim dotyczy w istocie zniszczenia i zatopienia nie dwóch, a pięciu miast, które na średniowiecznych mapach umiejscowiano na dnie Morza Martwego. Dwa kolejne to Seboim oraz Adma. Jako piąte nie wiedzieć czemu uznano Soar, choć wedle Biblii miasto te nie zostało zniszczone i następnie zatopione, bo w nim miał się wówczas chronić Lot, nim później udał się do jaskiń. Ponownie ta semicka opowieść biblijna niewątpliwie musiała bazować na wcześniejszej mezopotamskiej historii ukazującej unicestwienie przez wodę pochodzącą ze świata zewnętrznego pięciu lokalizacji istniejących w świecie wewnętrznym. W Biblii, a dokładnie w Księdze Rodzaju, występuje inny fragment odnoszący się do pięciu miejsc i do postaci związanej z mezopotamskim imieniem Nudimut, egipskim Narmerem, greckim Ninosem czy też hinduskim Niranyanem. Mowa o Nimrodzie. Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie: dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy. On to pierwszy panował w Babelu, w Erek, w Akad i w Kalne i w kraju Shinear. Wyszedłszy z tego kraju do Anszuru, zbudował Niniwę, Rehobot Ir, Kalach i Rean, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach. Czy przypadkiem nie jest to mowa o tym, że Nimrod, Nemrod uratował się z unicestwionego kraju Sin, Shin, jako Shinear, skąd dotarł w rejon Mezopotamii leżącej w sąsiedztwie półwyspu Sinaj? A może jednak nie są to tylko przypadkowe takie podobieństwa? Bo inaczej to też należałoby wówczas uznać jedynie za kolejne przypadkowe zbieżności. A przypominam, że i w przekazie dalekowschodnim, i w przekazie mezopotamskim występuje ten sam podział ośmiu przedpotopowych władców w stosunku 3 do 5. Nieco inaczej jest tylko u późniejszych autorów mających cytować dzieło Berozosa, gdzie ewidentnie do tej ósemki dodano dwie dodatkowe postacie, powstałe najprawdopodobniej z przedrostka oznaczającego świat zewnętrzny i końcówki oznaczającej świat wewnętrzny. Wiedza o ośmiu przedpotopowych władcach w podziale 3 na 5 wydaje się, że występowała także i w Mezoameryce, bowiem jak pamiętacie, podobny podział zawarty był w tradycji inkaskiej. Ten sam, pięciu władców związanych właśnie z dolnym i trzech z górnym Cusco, gdzie przypuszczalnie odnosić się to miało do świata, a nie jednej siedziby. Dokładnie taki sam podział na 3 i 5 zawierał m.in. herb florenckiego rodu Medyceuszy, których dynastia wygasła w XVII wieku. Jego nazwa wywodzi się od określenia medycyna, czyli wiedzy jako medii pochodzącej z wężowatego królestwa Sin, Medicin, wiedza z królestwa Sin, z królestwa węży. Najdalsze korzenie tego rodu sięgają jedynie do okresu związanego z ostatnim kataklizmem i tzw. dżumą średniowieczną. Początek ich nagłego wzbogacenia się ma miejsce w krótkim czasie po roku 1348, a ich interesy ściśle związane były z wiarą abrahamową. W XVI wieku aż dwóch papieży pochodziło z tego właśnie rodu. Przypominam, że kroniki ich pochodzące z czasów kataklizmu głoszą, iż Florencja została w tym czasie całkowicie wyludniona, o czym mowa była w pierwszej części Ciemnogrodu, a cały dobytek znajdujący się tam włącznie z pałacami i ich wyposażeniem w krótkim czasie pozbawiony został swych właścicieli. Można więc założyć, że wcześniej niezamożny i w zasadzie nic nieznaczący ród Medyceuszy przywłaszczył sobie taki pozbawiony swych prawowitych właścicieli majątek, bowiem wedle źródeł znane zamożne rody sprzed tego okresu miały nieprzychylnie spoglądać na nich, kiedy zamieszkali oni w pałacu dawnego rodu Bardich. Tymczasem wedle oficjalnego źródła ród Bardich miał zostać zmuszony do sprzedaży zamku florenckiego, gdyż rodzina ta miała stać się tak potężna i wpływowa, że rząd Florencji uznał ją za zagrożenie dla republiki.
Ta narracja trochę się gryzie z tym, że w roku 1348 Florencja miała de facto zostać całkowicie przecież wyludniona. Zaskakujące jest też, że nazwa Bardi w transliteracji akadyjskiej znaczyłaby wprost po przeciwnej stronie rywali. W pierwszej części Ciemnogrodu zdążyłem już ukazać więcej takich rodów będących hienami cmentarnymi, które stały się nagle zamożne i wpływowe w późniejszym czasie, gdzie ich korzenie sięgają jedynie do czasu kataklizmu lub niewiele go poprzedzają. A to dlatego, że w roku 1348 wedle kalendarza gregoriańskiego z całą pewnością nie miała miejsca jedynie epidemia zwana dżumą średniowieczną, a kataklizm globalny mający miejsce dokładnie 21 stycznia. Ale sam kataklizm nie zabił nagle dużej ilości ludzi, za to jego następstwa doprowadziły niemal do całkowitego unicestwienia ludzkości na Ziemi. Tylko w pierwszym tygodniu znaczna część miała umrzeć na skutki zarazy, która zabiła najczęściej w ciągu zaledwie pierwszych 48 godzin, a jakaś tajemnicza, zabójcza chmura, gdziekolwiek się pojawiła, to na swej drodze zabiła wszystko, co żywe i to bez jakiegokolwiek wyjątku. Jak trucizna lub też fala uderzeniowa pozbawiona tlenu. Wszystkich mieszkańców Cypru miała zaskoczyć nocą, nie dając żadnych szans nikomu. W miejscach nawet tych, gdzie nie dotarła, ludzie masowo umierali w relatywnie krótkim czasie w zależności od tego, gdzie zdołali się schronić. Istniejące opisy objawów tajemniczej choroby zdołaliśmy poznać dopiero pod koniec pierwszej połowy zeszłego wieku, po tym jak ci, którzy kreują się na obrońców świata, zrzucili bomby atomowe na Japonię, zabijając przy tym tysiące cywilów. Ten średniowieczny kataklizm spowodował także tzw. małą epokę lodowcową, która miała wszelkie znamiona efektu obecnie nazywanego zimą nuklearną, co niewątpliwie drastycznie musiało zmniejszyć szanse na przeżycie wielu ludzi. Na podstawie istniejących anglosaskich oraz arabskich źródeł można śmiało szacować, że w ciągu 2 lat ludzkość mogła utracić globalnie nawet grubo ponad 90% całej populacji. Wiele miejsc bowiem zostało całkowicie wyludnionych. Kronika angielska Geoffreya Bakera, będącego naocznym świadkiem tamtych czasów, głosi, że czarna śmierć przybyła na wyspę z pewnym opóźnieniem, gdzie cytuję, podobnie jak w innych krajach uczyniła okolicę bezludną, a więc nikt nie pozostał przy życiu. Pomimo odległości przybyła do Gloucester, podobnie jak do Oxfordu i Londynu, wreszcie rozpowszechniła się po całej Anglii, tak że przeżyła co 10. osoba. Jasno więc wynika z tego, że cała południowa część Brytanii została całkowicie wyludniona, zaś idąc dalej na północ, ludzie mieli coraz większe szanse na przeżycie, dzięki czemu łącznie przeżyło 10% całej populacji Brytanii. Ale takie wyludnienia nie były jedynie domeną euroazjatycką. Po przeciwległej stronie świata również miały one miejsce dokładnie w tym samym czasie. To są ruiny prekolumbijskiego osiedla mieszkalnego, znajdującego się w ścianie kanionu Narodowego Parku Mesa Verde, leżącego w USA w stanie Colorado. Ocenia się, że budowlę tą wzniesiono w okresie pomiędzy VI a XIV wiekiem, czyli niemal idealnie wpasowano się w okres pomiędzy dwa kataklizmy. Ale mało tego, siedziba ta należała do kogoś, kogo Indianie Navajo nazywali mianem Anasazi, co w ich języku oznacza starożytni wrogowie. A dzieje tej ludności badacze dzielą chronologicznie na 2 główne okresy. Pierwszy od 100 roku przed naszą erą do 700 roku naszej ery, i drugi od 700 roku naszej ery do 1300 naszej ery. Nie żartuję, sprawdźcie sami. A żeby było śmiesznie, to oficjalnie uważa się, że właśnie w XIV wieku z niewyjaśnionych przyczyn mieszkańcy tej okolicy nagle ją całkowicie opuścili. Czy zatem do wyludnienia przyczyniło się to samo, co miało miejsce w Eurazji i co nazywano morzem? Coś, co w źródłach arabskich łączono z obiektem, który spadł z nieba i uderzył w rejonie Morza Kaspijskiego. To jeden z objawów choroby popromiennej, który łatwo można pomylić i połączyć z objawami dżumy dymienicznej, mającej oficjalnie być przyczyną zdziesiątkowania ludzkości w połowie XIV wieku. Tutaj należy wspomnieć, że do dziś tą depopulację uznaje się oficjalnie za epidemię dżumy, pomimo tego, że ten sam francuski badacz, który jako pierwszy średniowieczny mor łączył z tą chorobą, po 15 latach prowadzenia swoich badań stwierdził, że nie wie co to było, ale był całkowicie pewien tego, że nie była to dżuma. Jeśli był to efekt związany z uderzeniem dużego obiektu spadającego z nieba, to przez pierwsze 2 pokolenia ludzkość niewątpliwie musiałaby skoncentrować się bardziej na przetrwaniu, aniżeli na jakimkolwiek rozwoju. Jeśli mor wyludniał niemal całkowicie południową część Europy, to zrozumiałe byłoby już, dlaczego Cesarstwo Rzymskie zmuszone było w tym czasie przenieść swą stolicę do Pragi, a siedzibę pompejską do kamiennego Avignon, o ile faktycznie kiedykolwiek miało ono cokolwiek wspólnego z Italią. I teraz kolejna ciekawostka, bowiem mor w języku angielskim czy hiszpańskim to plaga, która nazwa wywodzi się z łaciny, gdzie słowo to oznaczało ranę,
ale także jako znaczenie region, obszar, kraj. Wychodzi więc na to, że plaga mogła być wynikiem zranienia, uszkodzenia jakiegoś obszaru. Z kolei w języku portugalskim znaczenie słowa mor to Praga. I ponownie, czy to tylko przypadek, że właśnie Praga stała się niepisaną stolicą cesarstwa Roma, cesarstwa Amor? Taki sam jak to, że nazwa Portugalia, odnosząca się do wybrzeża Galii, jest niemal wprost zrozumiała w takim kontekście akurat w języku polskim. Port Galów. Idąc dalej, stąd też i w rozwoju dziedziny matematyki pojawia się taka duża dziura pomiędzy rokiem 1350 a 1450, a okres XV i XVI wieku nazywa się epoką odrodzenia. W zasadzie to okres odbudowy. Zatem wystąpił podobny efekt, jaki możemy zaobserwować po wydarzeniach związanych z okresem podbojów świata przez Achaemenidów i pojawieniem się po niej podobnej epoki odrodzenia. Zdecydowana większość zapewne nie raz słyszała o słynnej Bibliotece Aleksandryjskiej założonej przez Ptolemeusza I Sotera. Jednak ilu z Was słyszało o tym, że biblioteka ta była w zasadzie jedynie częścią całego wręcz instytutu naukowego zwanego muzeum lub też muzeum, inaczej świątynią Muz, czyli bogiń będących personifikacjami sztuki i nauki? Muzeum zajmowało się dziedzinami astronomii, matematyki, mechaniki, a nawet i medycyny. Jednym słowem, wszelką wiedzą mającą wpływ na rozwój cywilizacyjny. Należy też wiedzieć, że Aleksandria, gdzie powstała ta instytucja, została wzniesiona na ruinach wcześniejszego miasta Rakotis lub Rakotes przez Plutarcha nazywana portem Faros, gdzie ten sam Ptolemeusz I kazał wznieść słynną latarnię morską, której kres przypadł mniej więcej na połowę XIII wieku naszej ery. Można się więc zastanawiać, czy jednak nie zniszczyła ją przypadkiem ta dżuma średniowieczna z połowy nie XIII, a XIV wieku, tak jak wiele innych budowli w tamtym czasie. Czy ona też wywołała występujące wówczas w wielu miejscach na świecie silne trzęsienia i doprowadziła do zniszczenia słynny most we Florencji? Dobra, starczy już tej wszelkiej uszczypliwości. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to występująca niemal 300-letnia dziura pomiędzy Eratosthenesem a Ptolemeuszem, o ile pominiemy Herona z Aleksandrii. Zwłaszcza, że jego datowanie nie jest pewne, przez to część historyków uważa, że żył on w II, a nawet III wieku naszej ery, a więc 200 lat później. To właśnie jemu przypisuje się zachowane takie dzieła jak pneumatyka, automaty, mechanika, metryka i zwierciadła, z czego trzy ostatnie znane są jedynie z tłumaczeń arabskich. Jemu też przypisano opracowanie metody przybliżonego obliczania pierwiastków oraz stworzenie wzoru na powierzchnię i objętość różnych figur geometrycznych. Jego imieniem nazwany został wzór na pole trójkąta, choć znany miał być on już Archimedesowi datowanemu kilka wieków wcześniej. On też przed Heronem prowadził badania w tym samym, można by rzec, Instytucie Naukowym Muzeum. Zatem czy oni naprawdę cokolwiek sami wymyślili, czy też jednak próbowali wyłącznie zgłębić zgromadzoną tam wiedzę tych, których nazywali bogami? A w owym czasie wiedza ta znacznie wykraczała poza możliwości intelektualne, techniczne, a także i twórcze tego okresu. Wiedza, która mogła znacząco pomóc w szybkim rozwoju cywilizacyjnym. Zatem tak naprawdę cały ten okres rozciągnięty na przestrzeni 2800 lat, czyli od 200 roku przed naszą erą do roku 3000 przed naszą erą, mógł mieć miejsce w przedziale nieprzekraczającym raptem kilkaset lat i bez problemu zmieścić się wraz z tak zwaną wojną bogów w czasie trwania jednej epoki liczącej równo 676 lat. Wówczas byłoby to zgodne z wszechobecną informacją o istniejącym w miejscu kalendarza timerze odliczającym czas według czterech epok, gdzie jedna z nich podzielona została na dwie części, przez co choćby w podaniach greckich pojawiła się informacja o istnieniu pięciu, a nie czterech okresów zwanych epokami. Najpełniejsze przekazy pochodzą z rachuby mezoamerykańskiej, gdzie dokładnie wskazano, że jedna z epok została podzielona na dwa okresy liczące sobie 364 lata i 312 lat. Ale tutaj pojawia się konflikt z oficjalnymi chronologiami władców, bowiem te w pełni zapełniają cały ten sztucznie rozciągnięty okres. Problem w tym, że na przykład powtarzające się imiona na liście CM5 mogą niekoniecznie oznaczać późniejszego potomka o tym samym imieniu, a jedną i tą samą osobę występującą równocześnie z kilkoma różnymi władcami. I o dziwo jest możliwe zamodelowanie tego w układzie równoległym bez żadnych niezgodności. W istocie nie byłoby to niczym wyjątkowym, bowiem już tak zwana sumeryjska lista królów udowodniła, że wymienieni na niej władcy liniowo wierszami nie stanowią chronologicznych dynastii, jak pierwotnie uznano, bowiem z zachowanych opisów wydarzeń historycznych jasno wynika, że poszczególne dynastie władców musiały być sobie równoległe i co ciekawe, są one niewiarygodnie zbieżne z chronologiami egipskimi pierwszych dynastii.
nawet pod względem dużego podobieństwa samych nazw. To na podstawie tych i asyryjskich chronologii pewien znany już nam żydowski oszust stworzył chronologie biblijne mające odnosić się rzekomo do jego przodków i tym samym do jego rasy. I to nic, że część z tych chronologii dotyczyć miała nie ludzi, a tak zwanych gigantów czy też wielkich, przy których wszyscy ludzie mieli być niczym robactwo, a należy tutaj podkreślić, że nawet wedle samej Biblii naród wybrany nawet wśród ludzi do największych nie należał. Pomimo tego w wersji semickiej wszyscy oni stali się Żydami, począwszy od samej personifikacji tej skały nazywanej w Egipcie Atumem. W świętej księdze Żydów, czyli w Torze, skała ta przybrała nazwę Adama powstałego z prochu, a później zrobiono z tego człowieka. A to niestety, jak widać, kłamstwo i oszustwo. Z ułożonej chronologii chaldejskiej, dziś zwanej sumeryjską, istotna jest ta wartość, czyli 353 lata od występującego bezkrólewia na całym świecie, bo ma ona ścisły związek ze wspomnianym wcześniej cyklem zachowanym na drugim końcu świata w Mezoameryce. Rozbieżność wynosi tutaj zaledwie 11 lat, ale co najmniej u pięciu władców długość panowania nie jest jasna. Same tąpnięcia okresowe pojawiają się także na osi chronologii filozofów oraz dziejopisarzy. Pokrywają się one z tymi samymi, jakie występują w chronologii sławnych matematyków oraz samego rozwoju tej dziedziny. W spisach historycznych jest podobnie. Zwłaszcza dobrze widoczne jest to pomiędzy XIV a XV wiekiem. Dobrym tego przykładem mogą być choćby dzieła odnoszące się do historii Starorusi. Pomiędzy ostatnim znanym dziełem sprzed roku 1348, a najbliższym kolejnym występuje mniej więcej stuletnia dziura, po której nastąpił zadziwiający wysyp ludzi starających się odtworzyć historię sprzed XIV wieku. Niewiele też osób zdaje sobie sprawę z tego, że obecnie używany w matematyce zapis algebraiczny powstał dopiero w XV wieku, ale sama nazwa algebra wywodzi się od tytułu dzieła arabskiego matematyka, astronoma i geografa Muhammeda ibn Musa al-Khwarizmiego, mającego żyć na przełomie 8 i 9 wieku, bo mniej więcej w latach 780 do 850 naszej ery, czyli ponad 600 lat wcześniej. Skąd taka niedorzeczna dziura? Może więc już czas, by spróbować połączyć to wszystko w jedną całość. Stwórzmy sobie oś czasu, począwszy od zera do roku powyżej 2000. Punkt zero nie będzie jednak początkiem świata, ale początkiem, kiedy uruchomiono timer mający zliczać cztery epoki, gdzie każda miała trwać równo po 676 lat. Teoretycznie powinno to mieć związek z okresem podzielonym na cztery równe części, przez jaki bogowie mieliby oczekiwać na jakieś bardzo istotne wydarzenie. Wydarzenie, które z kolei kulty religijne nazywały końcem świata lub też dniem sądu ostatecznego. Możliwe, że to moment przybycia pomocy po tych, którzy przypuszczalnie utknęli w tym układzie słonecznym z dala od własnego domu. Co ciekawe, akurat przy takiej wartości sumaryczna wartość lat liczonych od zera, czyli początku, na koniec epoki wskazywałaby, która epoka dobiega końca. I tak rok 676 jako 6 plus 7 plus 6 numerologicznie daje 1, bo suma tych liczb równa się 19, a 1 plus 9 to 10, gdzie 1 plus 0 równa się 1. Rok 1352, czyli koniec drugiej epoki, jako suma 1 plus 3 plus 5 plus 2 to 11, a więc dwie jedynki, co daje 2. Teraz dodając do tego kolejne 676 lat, otrzymamy 2028, co numerologicznie jest liczbą 3, a 2704 stanowi liczbę 4. W każdym bądź razie, licząc od zera, trzy kataklizmy rozdzielające kolejne epoki powinny mieć miejsce po 676 latach, 1352 i po 2028 latach. Koniec timera po czterech epokach miałby mieć miejsce w roku 2704, licząc od początku odliczania. Ostatni kataklizm kończący trzecią epokę wedle obecnie używanego kalendarza powinien się wydarzyć w roku 1348 naszej ery. Wcześniejszy powinien mieć miejsce w roku 672 naszej ery i w historii japońskiej on występuje, zmuszając ich nie tylko do odbudowy swej stolicy w nowym miejscu, ale także do odtwarzania swej historii i kultury przez następne dziesięciolecia. Z kolei pierwszy kataklizm przypadający na piąty rok przed naszą erą, a dziwnym trafem data ta pokrywa się z początkiem nowej ery związanej z rybami oraz narodzeniem Jezusa, który wcześniej ukazywany był w formie personifikacji naszego świata, co miało odnosić się do nowych zmian związanych z ukształtowaniem kontynentów. Czy wszystko to tylko przypadek? Idźmy dalej. Bo na tej podstawie mogę już wstępnie zsynchronizować nasz kalendarz z osią czasu początku uruchomienia timera.
Powinien mieć on miejsce w roku 681 przed naszą erą, bazując na obecnie używanym kalendarzu, zaś cały cykl zakończyłby się w roku 2024 naszej ery. I tutaj taka mała ciekawostka, bowiem Isaac Newton, uznawany w kręgach czarnogłowych za jednego z najwybitniejszych naukowców wszechczasów, zajmował się nie tylko matematyką, fizyką i astronomią, ale przede wszystkim zajmował się starożytną wiedzą, zwłaszcza odkodowywaniem świętych ksiąg. Pod koniec życia napisał dwa najważniejsze swe dzieła, które wydano już po jego śmierci. Pierwszym z nich było opracowanie wydane w 1728 roku pod tytułem Poprawiona chronologia starożytnych królestw, a drugim uwagi dotyczące proroctw Daniela i Apokalipsy świętego Jana, które wydano dopiero w roku 1733. To tam zawarł swe przewidywania dotyczące końca świata, co wedle niego powinno nastąpić w roku 2025. Zaskakująco blisko roku 2024. Pytanie tylko, czy dziś faktycznie jest taki rok, jaki wskazuje nam obecny kalendarz, licząc od ostatniego kataklizmu z roku 1348, bowiem nie mamy żadnej pewności, że okres od początku XV wieku gdziekolwiek był prawidłowo liczony. Wracając do samych cykli, to przypominam, że zachowana mezoamerykańska wersja jedną z epok dzieli na dwie części, co może też wyjaśniać, dlaczego w niektórych źródłach mowa była o pięciu zamiast o czterech epokach. Prawdopodobnie mogło to mieć związek z wydarzeniem, które łączono z powstaniem dziury w skorupie ziemskiej, co doprowadzić miało do długotrwałej, bo wedle źródeł perskich trwających ponad 150 lat, zimy wiecznej. Coś, co dziś określilibyśmy mianem efektu zimy nuklearnej. Powstanie tej dziury w skorupie ziemskiej łączono z czasami Achajmenidów, których podwojoną kopią zdaje się być dynastia Sasanidów. Z kolei pan Janusz Bieszk w swojej pierwszej książce Słowiańscy królowie Lechii ujawni, że w naszych średniowiecznych chronologiach władców pojawia się dziwna biała plama od I do VIII wieku wynosząca między 700 a 800 lat. Ten okres w istocie jest jednak znacznie dłuższy, bowiem autor nie zauważył, że mimowolnie sam wskazał na istnienie dużo większej luki, ponieważ prezentując chronologię z kronik napisanych po ostatnim kataklizmie, czyli po roku 1348, począwszy od kroniki Długosza, Kraka umiejscawiał zgodnie z nimi w roku 700 naszej ery, zaś z kronik sprzed tego okresu wynikało jednoznacznie, iż miał on żyć w czasach przed Aleksandrem Wielkim, więc autor utożsamiał go z Xerxesem I, którego z kolei w naszych kronikach łączył z Grachusem, Krakusem, zwanym też Krakiem, Grakiem, Grakchem, co brzmi już niemal jak Grek. I zapewniam, że nie jest to przypadek, bowiem to od Krekopsa stworzono obecną nazwę Grecja, zaś jego historia zawiera pewne podobieństwa zawarte w naszej legendzie o Kraku i czeskiej legendzie o ich kroku. Krekops miał władać Atyką ze stolicą w Atenach, zwaną wówczas Krekopią. Legendarny Krekops I miał trzy córki, czyli tak samo jak Krok z czeskiej wersji, bo w naszej mowa była tylko o jednej zwanej Wandą. Jednak także i na naszych ziemiach występują nazwy miejscowości, których pochodną jest jedno z imion córki Kroka – Libuszy, Luboszy, której brak jest jednak w naszej legendzie. Synem greckiego Krykopsa był wąż Erichthonios i to właśnie jego ochrania tarczą Atena w Panteonie. Jedna z legend głosi, że kiedy dwie córki, Hersej i Pandrosos, nie posłuchały woli Ateny i zajrzały do zamkniętego koszyka, w którym się znajdował Erichthonios, to ujrzawszy dziecko węża, co ostatecznie przetłumaczono jako dziecko w splotach węża, oszalały ze strachu i rzuciły się do wody ze skał Akropolu. Zatem pojawia się tutaj jakiś przebłysk podobieństwa do naszej legendy, gdzie Wanda rzuciła się do rzeki. Jeszcze ciekawiej robi się przy innej wersji tego mitu, który głosi, iż trzecia córka Krekopsa, Aglauros, usłyszała, żeby zakończyć długotrwałą wojnę, to ktoś z obywateli musi się dobrowolnie złożyć w ofierze. Sama poświęciła się więc dla dobra ludu i rzuciła się z Akropolu. A ta wersja wydaje się już całkiem zbieżna z historią o naszej Wandzie, co nie chciała wyjść za Niemca i poświęciła się rzucając w otchłań Wisły. Zwłaszcza, że końcówka tego mitu jest w naszej wersji całkowicie nielogiczna, bowiem Wanda miała pokonać armię owego Niemca, który wszczął wojnę, gdyż chciał ją posiąść wbrew jej woli, po tym jak ta odrzuciła jego względy, a on, zhańbiony klęską z ręki kobiety, sam sobie odebrał życie. Krekops, jak i Krak związani byli z czasami końca występowania mitycznych smoków oraz pół ludzi, pół węży, czyli tych, których w Mezopotamii zwano Lugal czy też Galu, co znaczyło wielkie istoty rozumne, zaś w hinduizmie Kal, mające mieć związek z mezopotamskimi Anna Nuna, a w hinduizmie nazywanych mianem Naga. W Europie musiano je podobnie zwać, bowiem wszędzie tam, gdzie występują budowle z wielkimi wejściami, występuje i nazwa Gal, jak Galia czy Galicja.
Ale pomiędzy naszym krakiem a greckim krekopsem pojawia się subtelna różnica, gdyż krekops sam był utożsamiany z takim smokiem, wężem, zaś krak z pogromcą takiego smoka. Stąd też długosz kraka nazywał smokobójcą, a kadłubak ukazywał go jako jednego z książąt walczących z galami, czyli wynikałoby z tego, że z wielkimi. Bo jak pamiętacie, transliteracja gal w zapisie akadyjskim oznaczała wielki gigant i dotyczyła tych samych nieludzkich istot, do których w Persji i Indiach zaliczano potężnych i złych asurów występujących w mitologii nordyckiej pod nazwą asów. W źródłach mezopotamskich ten, który był jednym z nazwijmy to książąt pokonujących tych złych asurów przemianowanych na ludzkich Asyryjczyków, to nie Xerxes I, jak identyfikował go Bieszk, ale Kiaksares, król Medów, czyli władca tych, którzy posiadali wiedzę. Tych samych, których ziemię niewiele później zajęła dynastia Achaemenidów, próbująca zgłębić wiedzę swych poprzedników. Jakby na to nie patrzeć, Kiaksares panował w relatywnie niedługim okresie poprzedzającym zajęcie dużej części ówczesnego świata przez Achaemenidów Cyrusa Wielkiego. Przeciw Asurom ten król Medów walczył ramię w ramię z tymi samymi, nazwijmy to, książętami, którzy w Mezopotamii panowali jako dynastia chaldejska. Dokładnie ta sama, która zdobyła chwilę później Jerozolimę oraz Babilon, do którego zagnać miała Semitów i zmusić ich do pracy fizycznej, co dziś powszechnie nazywane jest niewolą babilońską. A przypominam, że Berosos jako bogów przedpotopowych wymieniał 5 pantybiblionów i 3 Chaldejczyków, zaś najstarsza historia spisana przez starożytnych Achajów dotyczyć miała historii nie Żydów czy jakichś nieistniejących Sumerów, ale właśnie Chaldejczyków i Asyrów, i o ich historii pisali starożytni historycy, tacy jak Abydeneus, których dzieła dziwnym trafem zaginęły, a o których istnieniu wiemy jedynie za sprawą późniejszych autorów chrześcijańskich, na przykład takich jak Eusebiusz z Cezarei. Cyrus Marduka nazywał królem królów dokładnie tak samo jak Stary Testament Jahwe, co oczywiście nie jest przypadkiem. Jak ja uwielbiam to słowo przypadek. To jest oficjalna treść inskrypcji należącej do ostatniego chaldejskiego króla Nabonida, nim zdetronizował go Cyrus. Cytuję. W miesiącu Elulu tego samego roku w Ebabar, świątyni Szamasza, która jest w Sipar, w której królowie i jego poprzednicy na próżno szukali starożytnych fundamentów, starożytnej siedziby, jego królestwa, która uradowała jego serce, ujawnił on, to jest Bóg Szamasz jemu, swemu skromnemu, czczącemu go słudze, który nieustannie poszukiwał jego świętych miejsc, święte fundamenty Naram-Sina, syna Sargona. W tym samym roku, w sprzyjającym miesiącu, w odpowiednim dniu, położył on fundamenty Ebabar, świątyni Szamasza, na świętych fundamentach Naram-Sina, syna Sargona, nie powiększając ani nie zmniejszając ich nawet o szerokość palca. Zobaczył inskrypcję Naram-Sina i bez ruszania jej z miejsca odnowił ją i dodał do niej swą własną inskrypcję. Zobaczył w tych świętych fundamentach posąg Sargona, ojca Naram-Sina. Połowy jego głowy brakowało, a jej stan był tak zły, że rysy twarzy były ledwo widoczne. Jako że był oddany bogom i szanował władzę królewską, wezwał najlepszych rzemieślników, odnowił głowę posągu i przywrócił jej twarz. Nie usunął go, to jest posągu z jego miejsca, ale pozostawił go w Ebabar i wyznaczył dary dla niego. Dla Szamasza, wielkiego pana, jego pana, wzniósł on Ebabar w radości i szczęściu. Z tego tłumaczenia wynikałoby, że dla Nabonida świętym był ktoś, kto związany musiał być z dawnym królestwem Sin ze względu na jego imię Naram-Sin. Jednak słowo Sin, drugiego członu jego imienia, często też podawane jest jako Suen, i to jest oryginalna transliteracja zapisu akadyjskiego, choć czytana od prawej strony, bo od lewej tworzy wyraz Ensu. Tymczasem Suen wydaje się bliski powiązaniu z występującą powszechnie nazwą Suez. Akademicy jego imię tłumaczyli jako ukochany boga księżyca. I tutaj warto zauważyć, że przedrostek An, uznany przez anglosaskich geniuszy za determinatyw boskości, występuje 2 razy, ale w tłumaczeniach skrzętnie pomija się występowanie tego przedrostka przed pierwszym członem, gdyż nosiciela tego imienia musiałaby uznawać za Boga. A przecież w jego przypadku mowa była o człowieku, który miał być tytułowany mianem króla. Bo tak jak ukazałem to w swojej książce, znak ten oznaczał świat zewnętrzny, a nie żaden determinatyw boskości. Zapis ten oznaczał wprost: na powierzchni świata zewnętrznego zabił rogacza, byka dzikiego, w świecie zewnętrznym pana zasypał.
Ten drugi człon można też przetłumaczyć jako świata zewnętrznego pana, skóra, skorupa, bowiem znak Su oznaczał skóra, powłoka, okrycie, a także zatopić lub zasypać. Czy zatem to imię dotyczyło tej samej osoby, którą inskrypcja przypisywana Hammurabiemu nazywała Enlilem, bo określanym też mianem pana świata zewnętrznego? Czy może to fikcyjna postać stworzona z fragmentu tekstu, gdyż jeszcze innym problemem tłumaczenia tego tekstu jest nazywanie tegoż Naram-Sina, czy też Naram-Suena, synem Sargona, a tymczasem wedle oficjalnych ustaleń bazujących na innych źródłach uznano go za jego wnuka, gdyż ojcem miał być niejaki Manishushu. Z kolei występująca w tekście nazwa Ebabar to połączenie transliteracji Edwa oznaczającej dom, Bab oznaczającej inne, odmienne, być innym oraz Bar oznaczającego na zewnątrz, po przeciwnej stronie lub też wprost inna strona. Zatem nazwa tej świątyni to dom będących innymi po stronie zewnętrznej lub też po przeciwnej stronie. Co oznaczało będących innymi? Innymi od kogo? Od ludzi? Co więcej, tekst ten jest namacalnym dowodem prowadzenia już wcześniej prac archeologicznych. On już poszukiwał starożytnych miejsc i to kogoś, kto miał być innym. Czyli co najmniej jeden kataklizm miał miejsce pomiędzy nim a Sargonem. Jeśli już poświęciłem chwilę nazwie Naram-Suen, to powinienem też już poświęcić nieco czasu Sargonowi. Zapis jego imienia to Shar-Rugi-Lugal, to tłumaczono jako Król Sargon, bowiem znak Lugal uznano za określenie król. W zasadzie znak ten raczej powinien mieć transliterację Gallu, gdyż w takiej to kolejności występuje w nim połączenie znaku Gal i znaku Ludwa. Chyba że tekst będzie czytany od prawej, a nie lewej strony, to wówczas byłoby Lugal. Występuje więc tutaj podobne odwrócenie nazwy jak w przypadku Suen, gdzie faktyczna kolejność to Ensu. Ale Shar-Rugi-Lugal to nie jest pełna nazwa, bowiem brakuje w niej jeszcze członu Agadeki, który uznano za tytulaturę. Przetłumaczono to jako Sargon król Akadu. Tymczasem poszczególne znaki wskazują na zupełnie coś innego. Głoszą one coś o spaleniu i zalaniu, zatopieniu zwierząt hodowlanych w świecie wewnętrznym oraz o czegoś upadku i następnie wzniesieniu się, co jakiś związek miało z wielkimi. Być może chodziło o ten nieszczęsny fragment skorupy ziemskiej, co w konsekwencji doprowadzić miało upadek rasy wielkich istot rozumnych. Może właśnie dlatego nigdy nie znaleziono takiego miejsca jak Agade. Wracając do Nabonida, to co istotne, czcił on Szamasza, boga łączonego ze słońcem, czyli z jasnością, odpowiednika protoplasty Jezusa związanego z Panem Światła, a nie Marduka, Jahwe, Jehowa, bóstwa związanego z ciemnością i skrywaniem swego oblicza przed ludźmi. Gwoli wyjaśnienia, bo nie wszyscy mogą o tym wiedzieć, Biblia tego samego Cyrusa Wielkiego, który za swego pana uznawał boga Marduka, nazywa wprost samym pomazańcem Bożym. Głosi nawet, że Cyrus był człowiekiem zesłanym przez samego Boga i że jego Bogiem był ten sam, którego czcili Żydzi. Przypominam też, że to właśnie Cyrus był wyzwolicielem narodu żydowskiego z niewoli chaldejskiej. A tymczasem Cyrus w swej inskrypcji pisał, że Babilon wcześniej należał do jego pana Marduka. Dlatego miasto te wyzwolił. On, to jest Marduk, rozkazał mu, to jest Cyrusowi, udać się do swego miasta Babilonu. Ustawił go na drodze do Babilonu i jak towarzysz i przyjaciel ruszył u jego boku. Jego potężna armia, niepoliczona jak woda w rzece, kroczyła u jego boku w pełnym rynsztunku. To dzięki niemu wkroczył on do jego miasta Babilonu bez walki czy bitwy. Ocalił Babilon od niewoli. Dostarczył Nabonida, króla, który nie czcił go w jego ręce. Do tego warto też dodać, że na przykład Ksenofont, ostatniego króla babilońskiego, którego nie wymienia z imienia, nazwał za bezbożnika, a był nim właśnie Nabonid z dynastii chaldejskiej, który nie chciał czcić Marduka, o czym też wprost głosił na swojej inskrypcji Cyrus, czyli człowiek rzekomo zesłany przez samego boga Jahwe. Zatem reasumując to wszystko, znacznie lepiej legendarnemu Krakowi z naszej chronologii jako pogromcy smoka odpowiadałby Kiaksares, a nie Xerxes, będący wrogiem Helenów i wyznawcą Ahury Mazdy, czyli perskiego protoplasty ukrywającego się Boga jak Jahwe, Jehowa. Dodam jeszcze, że Kiaksares należał do tej samej chaldejskiej dynastii, której rządy nazywane są przez Semitów okresem niewoli babilońskiej. To rozciągnięcie osi czasu spowodowało, że tego samego Lestka II z czasów poprzedzających Juliusza Cezara w kronikach z XVI i XVII wieku mamy już w roku 780 naszej ery.
W XVIII wieku Teodor Waga umieścił go w roku 784, zaś Benedykt Chmielowski w swej pracy zatytułowanej Sukcesja Książąt i Królów Polskich, zawartej w encyklopedii zwanej Nowe Ateny, jego początek przesuwał już nawet na rok 804 naszej ery. Nie można wykluczyć, że ten podział jednego z okresów w wyniku zaistnienia najbardziej niebezpiecznego globalnego kataklizmu powstałego wskutek zrobienia dziury w skorupie ziemskiej miał wpływ na pojawienie się kalendarza koptyjskiego, który początek pierwszego roku AM, ale nie mającego być skrótem Anno Mundi, lecz Anno Martyrum, czyli rok męczenników, przypada na 284 rok obecnie używanego kalendarza gregoriańskiego, bazującego na kalendarzu juliańskim. Różnica między rachubą koptyjską a częścią epoki mezoamerykańskiej wynosi zaledwie 28 lat. Jeśli faktycznie tak było, to niewątpliwie ta rachuba musiałaby powstać już w późniejszym czasie jako kalendarz zliczający czas od początku nowej epoki, która nastać miała wraz z kataklizmem, więc stąd mogłoby powstać pewne przesunięcie. Zwłaszcza, że po 24 latach od początku rachuby koptyjskiej pojawia się nowy, pierwszy chrześcijański cesarz Konstantyn, zwany też przez Orozjusza 34. imperatorem, który związany był z nowym Roma, nowym Amor. Różnica 4 lat. Dokładnie tylu lat, przez jaki czas należałoby błędnie już zliczać rok według starej rachuby 360 dni, po tym jak rok uległ wydłużeniu do 365,25 dni, by spowodować przesunięcie początku wiosny z wcześniejszego pierwszego dnia początku roku, jakim był 1 marzec, na 20-21 marca. Również przypadkowo tylko do tego okresu pojawiają się imiona cesarzy rzymskich w egipskich tekstach hieroglificznych, bowiem ostatnim z nich jest Galeriusz, którego kres wedle oficjalnego datowania miał miejsce w roku 311 naszej ery, a więc w czasach, kiedy panował też już Konstantyn Wielki. I akurat też przy nim Orodiusz pisał o wcześniejszym katastrofalnym wydarzeniu mającym mieć miejsce w czasach Galusa oraz Volus Janusa, przyrównując je do siódmej plagi egipskiej. Początek rządów Galusa i Volus Janusa wskazywał na rok 1010 od rzekomego założenia miasta Rzym, co ma być rokiem 258 naszej ery, czyli mniej więcej 50 lat przed założycielem Nowego Roma. Opisał je tak. Przyjęła ona postać wypływającego z zanieczyszczonego powietrza moru, który we wszystkich rejonach rzymskiego imperium, od wschodu aż do zachodu, nie tylko zabijał cały rodzaj ludzki i wszystkie zwierzęta, ale także psuł jeziora i skażał pastwiska. W polskojęzycznym przekładzie słowo mor przetłumaczono już zgodnie z oficjalną doktryną na dżuma. Ale znacie taką dżumę, która zatruwa stojące akweny wodne oraz niszczy roślinność? Przez sztucznie prościąganą, powielaną historię europejską występuje powtórka tego samego niemal dokładnie po takim samym czasie, jaka różnica występuje pomiędzy kalendarzem koptyjskim a juliańskim, bo około roku 535 naszej ery. Ale biorąc pod uwagę, że oficjalne datowanie panowania Gallusa i Volus Janusa nie przypada na lata 258-261 naszej ery, jak wskazywał na to Orozjusz, tylko o 7 lat wcześniej, to wówczas od roku 251 do 535 występuje okres mający dokładnie 284 lata.